Gratulujemy, pierwsza runda, nowy samochód i... Tak, udana. I te na tym finale z emocjami różnymi. No tutaj... Ale to już nie ma... Taktycznie próbowało ciebie zablokować. Tak, tak, tak. No co jest, koleżko? Z emocjami na ostatnim... W ostatnim biegu w finale jakiś tam drobny problem wystąpił, ale to już nie ma co tego teraz roztrząsać. Było, minęło. Mam po prostu genialne warunki do tego, żeby wygrywać. Mam po prostu genialny zespół, fantastycznych mechaników, fantastycznego spotera, fantastycznego koordynatora. Właściwie wszystkie osoby u nas w zespole to po prostu profesjonaliści z najwyższej póły. Samochód też mam najlepszy, mam profesjonalny, więc tak naprawdę ja nie mam dużo do zrobienia. Ja po prostu w tych najlepszych możliwych okolicznościach muszę tylko wsiąść i się przejechać. No i tak też, nie, oczywiście teraz przesadzam, żartuję. Naprawdę tempo zaprezentowane przez konkurencję w Mitsubishi jest bardzo, bardzo wysokie. Nie ma, jeżeli chodzi o na przykład przyspieszenia, nie ma kompletnie żadnej różnicy do mojego samochodu. Widać, że chłopaki się bardzo dobrze przygotowali. Chodzi mi o chociażby Gacka, o Darka Topolewskiego, o Mikołaja Otto. To naprawdę, zresztą wszyscy zrobili potężny postęp, bo nawet dwa starsze Subaraki też się dzisiaj dzielnie bardzo nas trzymały. Świetni zawodnicy, świetna atmosfera. Nie wiem, czy widzieliście, jak dużo dzisiaj kibiców było. Ja jestem świeżaczkiem w rallycrossie, dosłownie od roku startuję. Rok temu byłem na pierwszych swoich zawodach rallycrossowych w życiu, ale ja nie pamiętam tak dużo kibiców, jak było dzisiaj. Dzisiaj te trybuny przez chwilę, czy w kulminacyjnej fazie rozgrywek były po prostu pełne. Więc fajnie i mam nadzieję, że po pierwsze kibiców będzie cały czas przybywało, bo to jest genialna dyscyplina sportu, a po drugie mam nadzieję, że, bo wiecie, ta eliminacja trochę na wariackich papierach. Nie wszyscy zawodnicy, którzy mieli wystartować, wystartowali. Także ja mam nadzieję, że od następnej rundy tych zawodników w dobrych samochodach, dobrych zawodników będzie dużo więcej. A póki co to ogromne brawa dla rodziny Oponeo, bo to oni uratowali ten sezon. Nie wiem, czy wiecie o tym, że 3 tygodnie temu tych zawodów w ogóle miało nie być. Miały się nie odbyć. Także ogromne brawa dla całej brygady. Oczywiście nie chcę teraz wymieniać wszystkich, żeby kogoś, broń Boże, nie pominąć, ale dla całej rodziny Oponeo z Darkiem Topolewskim i z Marcinem Gagackim i z Biluchem na czele. Gratulacje i ogromne podziękowania w imieniu nas wszystkich, że uratowali te zawody i że będziemy mieli tak fenomenalny sezon. Ja ci tu podziękowania daję i wychwalam cię pod niebiosa, a ty mi pewnie rogi pokazujesz, co? Nie, jest okej. Dziękujemy.